Nowa książka Reset, czyli weryfikacja spisku. spisku. Książka bardzo no bardzo ciekawa, z tym nerwem napisana i z wiedzą. Książka, w której mogą Państwo, chociaż autor mówi, żeby nie, nie poszukiwać zbyt intensywnie, ale do, do, niektóre klucze są łatwe do osób, wiadomo kto jest kim. Niektóre są, niektóre są trudniejsze. A jaka jest zawartość autentyczności w tej książce? Jak to chce. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że można to całkowicie odrzucić, można się zastanowić, można uznać, że jest autentyczne. Każda książka jest autentyczna, bo jest oparta na tym, co autor przeżył. Nie da się napisać książki zupełnie oddartej od rzeczywistości. Oczywiście są tu sfabularyzowane pewne rzeczy, ale kilka rozmów, które są w tej książce, a praktycznie to prawie wszystkie rozmowy są autentyczne, one się odbyły w rzeczywistości, tylko czasami były inne miejsca, inni ludzie. Ale czas był ten sam. Mm, to dlatego między innymi warto e, książkę Piotra Wrońskiego e, przeczytać, książkę wydaną przez e, edycję Spotkania, czyli tak. przez e, Piotra Jeglińskiego, który, e, który w, no, w, w, walczy, jak mówi, z pomówieniami. Nie jest ciężko mówić na ten temat, ponieważ to, to rykoszetem uderzyło we mnie i nie było pewnie intencji autorów listu i wiem, że nie było. Takie, taki obrót sprawy, natomiast ja w to nie wchodzę, bo ja pan, Jegli, pan Jegliński mnie wypromował, zrobił dużo dobrych rzeczy dla mnie, to jest raz. I po drugie, moje rozliczenia z Panem Jeglińskim są po pierwsze moją prywatną sprawą, po drugie, yy, polegają na zupełnie czym innym. Czasami trzeba inwestować w siebie, więc to ja to traktuję jako inwestycje w siebie. Natomiast list yy, niestety o którym pan redaktor mówi, pewnie wszyscy wiedzą o jakim liście. List niestety wywołał pewną burzę polityczną ko pana Piotra Jeglińskiego. Niesłuszną, zupełnie niesłuszną, dlatego że ja, ja nie, nie wypowiadam się na temat zarobków poszczególnych ludzi, nie siedzę w kieszeniach, mnie to nie interesuje, to jest ich prywatna sprawa. Natomiast uważam, że w tym liście niepotrzebne były dwa kapity, które zmieniły całkowicie jego treść. No ale ja nie uczestniczyłem w tym wszystkim, mnie nikt się o zdanie nie pytał, a jeżeli chodzi o sprawę Rudolfa Skowrońskiego, no to ja przypominam to, o czym wyraźnie w weryfikacji pisałem, że prawie od początku byłem przy tej sprawie kryptonim Setti właśnie i przy Rudolfie Skowrońskiego, którego po wyjeździe poprzedniego prowadzącego teoretycznie prowadziłem. Teoretycznie, dlatego że on był zawsze prowadzony właśnie przez Aleksandra Bakowskiego, jego zastępcę, bednarza, późniejszy konsalnet, a tak naprawdę ja byłem tylko zwykłym porucznikiem do wpinania papierów, ale jednocześnie ale znam oczywiście Rudolfa. Natomiast w 1992 roku nikt z państwa nie wiedział, kto to był, kto to był Rudolf Skowrojski. Nikt nie wiedział, kto to był Aleksander Makowski. To dopiero wyszło troszeczkę później, prawda? A oni na początku chodzili zarówno po Sejmie, jak i brali ludzi, którzy świeżo przyjechali z zagranicy. No, tworząc sobie pewnego rodzaju otoczka Libii, jak to chce. A co to była za sprawa o kryptonimie SETI? No to jest sprawa interkomersu z agentem pseudonim Tomek, czyli Rudolfem Skowrońskim. Skowrońskim, który był tam ukryty jako figurant tej sprawy, główny figurant tej sprawy. Sprawa, która była właściwie podstawą prawie wszystkich kanałów stworzonych przez nas, kanałów podziemnej Solidarności do Polski. Wszystko przechodziło przez nasze ręce za pomocą właśnie takiej firmy przedsiębiorstwa polonijnego Intercommerce powstałego na bazie również pomysłu naszego spółki w Polskiej Helios. I bohater i właścicielem formalnym tego był Rudolf Skowrojski. On docierał do różnego rodzaju ośrodków. W liście również nie ma, nikt nie powiedział wyraźnie, że on, że pan Jegliński miał ten udział symboliczny, to był 1% udziału. On właściwie i bardziej chodziło o wydawnictwo i o, i o jakąś własność na ulicy Kolejowej, bo tam chciano zrobić jakieś magazyny czy czegoś, więc wciągnięto go w tą spółkę. A nieżyjący już Tadeusz Jarzębowski w ogóle skontaktował, skontaktował Jeglińskiego ze Skowrońskim. No tak to wygląda, no ale to, tego w liście już nie było. Czy książkę Efekt Domina e, doktora Pawła Zyzaka pan przeczytał, czy nie? Tak, czytałem. No i co? W tej, w tej książce coś nowego? Czy No bo to jest o, o pieniądzach, o tym, jak one e, krążyły. Między Stanami Zjednoczonymi a opozycją w Polsce. Coś nie, nowe... to Nie, jest, to nie jest nic. Tam nie ma nic nowego. To wszystko jest. To wszystko mogliśmy się dowiedzieć. Ktoś po prostu, i to jest właśnie duży, duża zasługa tej książki, że mogliśmy się po prostu. Do... Ktoś zebrał wszystko w jedną publikację w jednym miejscu, tak można powiedzieć, przenośnie, gdzie że możemy pokazać, jak to wygląda. Oczywiście, no ale część pieniędzy, które tam też tego nie ma, które dawała które Zachód dawał na podziemi i na Solidarność, przechodziła również przez nas. Tylko proszę zrozumieć jedną rzecz, myśmy nie byli departamentem trzecim czy departamentem czwartym, tylko wywiadem departamentem pierwszym I, i przez nas to jak to przechodziło, to trafiało. To trafiało, bo tu chodziło wyłącznie o kontrolę. Natomiast a nie o likwidację, tak jak to robił, tak jak to robił departament trzeci likwidację poszczególnych grup. To jest w ogóle temat na ogromną audycję, jak to wszystko wyglądało. Ja na przykład wiem, że bo sam udając kuriera po ziemi, dostarczałem niektórym ludziom co miesiąc niezłe pensje z tej wybranej opozycji po prostu, no ale to są tematy, o których nikt dotąd zresztą nie mówił. Warto by również i o tym porozmawiać kiedyś. Na pewno. Warto w pana książce, tej najnowszej książce, nie tylko w tej książce, bo w poprzednich również pojawia się ten wątek rosyjski, rosyjskich służb specjalnych, ich właściwie wielkiego wpływu, a w pewnym sensie architektura całości w rękach Rosjan jest przedstawiona. Ale tak było, tak, bo to był Układ Warszawski. Przecież to był Układ Warszawski, to była to była zimna wojna i tak jak Amerykanie ewidentnie do pewnego momentu sterowali Niemcami, to było więcej niż pewne zresztą oni tego nigdy nie ukrywali w książkach o CIA i Ameryka wydanych w Stanach Zjednoczonych można to ewidentnie przeczytać, że oni to sterowali tak samo Rosjanie trzymali rękę i sterowali wszystkim co się dzieje tutaj oczywiście Polska była krajem największym, najtrudniejszym dla nich stąd moim zdaniem były największe nakłady właśnie na to, żeby część robić przez Polskę. Oczywiście na no, Niemcy wychodzili przez NRD, bo chyba nikt nie wątpi, że Stazji to jednak jest yy, niemiecka, to, to nie jest to nie była nigdy niemiecka służba, tylko rosyjska. Ja zresztą żartobliwie mówię, że największym sukcesem Rosji jest przyłączenie RFN do NRD po prostu. Tak uważam, yy, że oni przejęli wtedy, uzyskali możliwości operacyjne po połączeniu Niemiec w dość potężne. W tej książce w resecie jest rozdział 5, jak opisałem w wrześniu ubiegłego roku. On się nazywa Dlozum der Polen czyli ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej. I nie sądziłem, że właśnie teraz, w ostatnich tygodniach on się stanie taki autentyczny. To jest rozmowa hmm, oficera wywiadu niemieckiego BND z oficerem wywiadu rosyjskiego po prostu. To jest, no no ale to musicie Państwo przeczytać. Ja zresztą powiem szczerze, uważam to za najlepszą swoją książkę, ale to już inna rzecz. Która, która trzyma przez cały czas w, w napięciu. Co my wam zrobimy i co wy nam w kontekście katastrofy smoleńskiej jest to rozmowa. My tego nie wiemy, a my to wiemy. No tak. Mniej więcej tak to wygląda. Ale to jest, czy to jest, bo to cały czas człowiek się zastanawia, czy to jest Wyobraźnia pana pułkownika, czy to jest coś więcej? I to, i to, ponieważ tak się składa, że niektóre kwestie, które z, ja jeszcze pracuję w służbach po 90 roku, rozmawiałem z różnego rodzaju partnerami, i niektóre kwestie są tutaj żywcem przeniesione z Żywce przeniesione z moich rozmów z różnymi partnerami, z różnymi ludźmi, z informacji, które uzyskiwałem, które uzyskiwaliśmy w kod wywiadzie. Siłą rzeczy zostało to sfabularyzowane i dopasowane do poetyki książki po prostu. Bo tam jest no właśnie sugestia, że oczywiście zamachu dokonali. dokonali Rosjanie w dzisiejszej gazecie wyborczej, której nie mamy tutaj, jest jakiś artykuł na temat Smoleńska? Jest, jest artykuł, który ewidentnie zrzuca winę na pana generała Błasika i pilotów z sugestią, iż pan generał Błasik był pod wpływem alkoholu. Ja zupełnie nie wiem, dlaczego gazeta. Znaczy to się. starych tez, anodiny. Tak, to są te same tezy, nawet nie tyle a anodiny. To są tezy, które w szeptanej propagandzie pojawiły się już dwa dni po Smoleńsku. Jak wszyscy Państwo wiedzą, ja nie mówię na tematy techniczne, ponieważ się na nich nie znam i nie interesuje mnie to. Mówię na temat procedur i propagandy w tym momencie. I Gazeta Wyborcza dzisiaj, w piątek, 16 lutego 2018 roku. Powtarza tezę, która została, powstała mniej więcej w 3-4 dni po tragedii smoleńskiej. Ja zawsze twierdzę, że zamachu można, dostać, można, zamachu można dokonać nie tylko za pomocą pistoletów i bomb, ale również złamania celowego, złamania szeregu procedur, które zostały w tym czasie złamane. Ja się na ogół tym zajmuję tylko i wyłącznie. Nie wiem, muszę się jeszcze dokładnie zastanowić, jaki dlaczego gazeta wyborcza akurat dzisiaj, akurat dziś przywołuje ten temat na pierwszej stronie. Czego oni się boją? Bo tak dokładnie nie wiemy jeszcze, jakie ustalenia ma Komisja Smoleńska. Oni już w rezultacie uprzedzają. To jest tak wygląda, jakby oni już uprzedzali to, co Komisja Smoleńska ma powiedzieć w kwietniu. Ja już abstrahuję od tego, że skąd oni to wszystko wiedzą, ponieważ w artykule jest również powiedziane o ustaleniach prokuratorów, którzy z komisji, pod tak, tej komisji prokuratorów, czy tam zespołu prokuratorów powołanych już zarządów PIS-u. To też jest ciekawe, skąd oni mają te tajne ustalenia. Jakie to są, usta są ustalenia? No, więc, że to niby prokuratorzy ustalili to, że, że to był błąd pilotów pod wpływem zresztą generała Błasika, który mógł być pod wpływem alkoholu. Tak ustala gazeta wyborcza. Wczoraj minister Antoni Macierewicz mówił dużo na temat, na temat tego, co robi komisja smoleńska, do czego dochodzą. Eksperci, czy to ekspert angielski, pan Taylor, mm -hmm. czy eksperci amerykańscy, że te prace tej komisji posuwają się i 10 kwietnia będziemy mieli raport techniczny na temat katastrofy. No tak, właśnie. I ten artykuł jest wyprzedzający, ale chyba nie dlatego, bo artykuł na pewno powstał o wiele wcześniej, znając technologię produkcji gazety, w ogóle produkcji jakiejkolwiek gazety, to nie może to być reakcja, natychmiastowa reakcja na wczorajszą wypowiedź ministra Macierewicza, tylko to raczej będzie raczej. To to było wcześniej przygotowane. Moim zdaniem jest to reakcja na program Sky News, ponieważ po raz pierwszy yy, telewizja typu yy, Sky News, poważna telewizja przecież, zajęła się w sposób poważny i w sposób poważny, nie w sensie teorii spiskowej, mówiła o możliwości zamachu i możliwości wybuchu bombowego. I to było jakieś dwa tygodnie temu w Sky News. I to jest bardzo ciekawe, bo to, to, to koresponduje z tym, co mówi mister Macierewicz, bo skoro Sky News, który nie na tych który nie jest telewizją sensacyjną, przecież to jest jedna z pierwszorzędowych telewizji prawda, informacyjnych, w sposób poważny bierze tą hipotezę, to znaczy, że coś jednak zostało odkryte. I w tym momencie przypomnienie tego, co było w 2010 roku, nie tylko o Anonimie, ale generalnie w tej tak zwanej mainstreamowej wówczas prasie, mediach, jest dla mnie ewidentną z próbą zdyskontowania tego, co ustalili eksperci z Kanią, na przykład. O tej wiedzy i o własnych przemyśleniach. Informuje pan we własnej telewizji. No tak, ja tam, to, trudno to nazwać telewizja, to ma być telewizja. Na telewizję trzeba mieć pieniądze, proszę państwa, niestety. Jak na wszystko zresztą to się nazywa sytuacja wywiadowcza terna SWTTV. Ja nadaję o 20.30 na żywo ze swojej kuchni codziennie. No i opowiadam różne rzeczy. Jest taki, to się program się nazywa kontrowiadowcza charakterystyka terenu w skrócie KHT numer 54 jest poświęcony smoleńskowi, smoleńskowi tak, w, w smoleńsku, której, w której właśnie mówię o złamaniu wszystkich procedur łącznie z procedurami konsularnymi i tym, co się działo dalej. To jest 54, to był wczoraj, czy będzie dzisiaj? Nie, dzisiaj, dzisiaj jest 81, nie, dzisiaj będzie 81. Dzisiaj też o tym będzie mniej więcej, dlatego, że o 20.30, dlatego, że na tym kanale na YouTube, dlatego, że to jest akurat świeże, wyszło dzisiaj, a to 54 był jakiś, chyba z miesiąc temu. Będzie pan jutro na jarmarku wnet? Nie, nie mogę niestety. Bardzo przepraszam, ale bardzo bym chciał być, ale nie mogę, bo jutro mam zajęcia, po prostu prowadzę jutro szkolenie od rana do wieczora. Z kontrwywiadu? Dla dziennikarzy? Nie, nie dla dziennikarzy. Dla zwykłych, normalnych ludzi. Ja wierzę w kontrwywiad obywatelski i cały czas uważam, że Polska jest... Polska potrzebuje kontrwywiadu jak kaniacz dżu, po prostu. I należy również oprzeć się na społeczeństwie, a nie tylko na ludziach z legitymacjami. Wtedy dopiero jest skuteczny skute, kontrwywiad, tak jak to robi FBI. Piotr Wroński jest gościem poranka w na zegarze godzina 8.51.